wszystkim! Witamy się z wami bardzo serdecznie na naszym kanale. Kochani, Oliwia właśnie przed chwilą posprzątała swoje biurko, ponieważ tworzyła cudowne prace artystyczne i chyba już wszystko skończyłaś robić. Czy kojarzycie, że kilka dni temu nagrywałyśmy taki challenge powiedz tak albo nie, zanim poznasz wyzwanie? I wtedy w tym challenge'u brała udział Oliwia i ona sobie wymarzyła, żeby zrobić zemstę na mamie, taki rewanż. No i właśnie dzisiaj będzie taki odcinek z moją główną rolą. Mam nadzieję, że będę trafiała na same dobre odpowiedzi. Mam nadzieję, że nie. A przygotowałaś się już do tego odcinka? Ja mam już pierwsze jedno pytanie. Ale to ja muszę stąd wyjść, bo ja tego nie mogę słyszeć. Dobra. To ja idę teraz do kuchni, mam dzisiaj sporo sprzątania, dużo pracy, a Oliwia przejmuje kamerę. Jak mama powie tak, to dostanie prezent niespodziankę, a jak nie, to nie dostanie nic. A wy widzowie, teraz kliknijcie dużo łapeczek w górę i subskrypcję, żeby nie przegapić żadnego naszego filmiku. Mamo, masz chwilę? Dla ciebie zawsze mam chwilę. Słucham. Tak czy nie? I to już teraz? Już? Już się zaczęło? O rany, i co ja mam powiedzieć? Ja nie wiem. Skoro to jest pierwsze wyzwanko, to powiem tak. Dobra, poczekaj. Nie wiem, na co mam czekać, ale jestem bardzo ciekawa, co to będzie, co Oliwia wymyśliła. Jaka śliczna różowa torebka, wow! A jak pasuje dzisiaj do mnie? Ja założyłam taką roboczą bluzę, bo jak wam już wcześniej mówiłam, sprzątam. Czy ja mogę zajrzeć tutaj tak, do środka? Twoje. A ty to kupiłaś sama czy z tatą? Co to mi doradza? Co, dostałam czarny kubek? Nie czarny. No w środku jest biały kubek. A co on takiego robi, ten kubek? Że jak się zaleje gorącą herbatkę, to się pojawiają wzorki. Czyli teraz mam czas na herbatę, robię sobie przerwę. Zresztą Oliwia jakieś 10 minut temu też mi powiedziała: mamo, zrób sobie przerwę w tym sprzątaniu. To będzie idealny moment, żeby zrobić sobie kubek gorącej herbaty. No i co tu będą za wzorki? Zdradzisz nam? Nasza rodzinka. Tu będą nasze zdjęcia? Nie nasze zdjęcia, tylko... Dobra, zaraz to zobaczymy. Uwaga, uwaga, testujemy to cudeńko. Zalewam wrzątkiem. I czy coś się zmieni? Faktycznie jest magia. Czy długo trzeba teraz będzie nie, czekać? Tak, tu jest jakaś dziewczynka! Nie. A jeżeli dziwicie się, dlaczego tutaj jest przyklejony plaster, to po prostu tutaj jest imię naszego taty, tak przynajmniej mi Oliwia powiedziała. I w tym miejscu musiałyśmy zakleić, Oliwia, bo tata na razie nie chce zdradzać swojego imienia. Oliwia. To jesteś ty? Tak. O, jaka słodka dziewczynka! A ty? Ja tak wyglądam? Tak. I ja mam babeczkę. Od ciebie dostaję babeczkę. To wygląda. Mama, oddawaj babeczkę. Ty masz lody, myszkę. No myszka musi być, bo Oliwia lubi myszkę. Zobacz. A to jest nasz tata. Tata nasz nosi okulary, ma takie ciemne włosy, no by się zgadzało. Nasza rodzinka i są koty. I jest słoneczko. No bardzo ci kochana, dziękuję. Kubek jest prześliczny. Pojawiło się moje imię. A powiedz mi, czy ten kubek będzie cały biały? Czy to zginie, czy nie? To zginie i to też. Aha, wow, jaka magia. A to zostanie czarne. Kubeczek już się zrobił cały biały. Jeszcze raz, bardzo ci kochanie dziękuję, jesteś niesamowita. Miałaś świetny pomysł na prezent. I to nie jest żadna reklama, z tego co wiem, to zamówiliście to po prostu na jakiejś stronie internetowej. Tak. Sprawiliście mi mnóstwo radości. Wiesz, że to nie było już tak zrobione, tylko my musieliśmy to zrobić. Zrobić taki projekt? No. Piona, super wam wyszło. Muszę być cicho, żeby mama mnie nie słyszała. Teraz, jak mama powie tak, to jedziemy do galerii handlowej, a jak powie nie, to zostajemy dzisiaj w domu. Mamo, tak czy nie? Ej, przed chwilą usiadłam! To jest jakiś atak na mnie. Skoro ostatnio tak było szczęśliwe, to teraz też mówię tak. Jedziemy do galerii handlowej. Ale po co? No, było tak czy nie, wybrałaś tak? To teraz źle trafiłam, bo nie chce mi się jechać do galerii handlowej. Poza tym mam dzisiaj mnóstwo pracy, bo jak skończę sprzątać, jeszcze miałam jechać na zakupy takie spożywcze. A
ale nie do galerii handlowej, tylko na takie zwykłe zakupy spożywcze. I miałam jeszcze popracować, a jak my jedziemy do galerii, to nam to zajmuje kilka godzin, bo my też mamy tam dosyć daleko do Łodzi. Bo ty chcesz jechać do Łodzi? Tak. To będzie ponad godzinę drogi, bo teraz są korki. Misiu, no a nie możemy zostać w domu? Nie. No i widzicie, zostałam zmuszona, więc muszę się przebrać. Powierzchnię to, to... Dobrze. Okej, podejmuję się tego wyzwania. Ruszamy w drogę. Zobacz, ona tam chodzi, ogląda coś. A mamy, zrobimy taki challenge, że jak powie tak, to będzie musiała zamienić skarpetki z prawej na lewą, tutaj na środku, a jak powie nie, no to nie będzie musiała, ok? Robimy? Dobra, idziemy do mamy. No jesteśmy pod naszym ulubionym sklepem. Mamusiu, mamy dla ciebie challenge z Oliwią, zobacz jaka ona jest ucieszona. Wytrzyj tylko ekranik, poczekaj. O, teraz możesz kontynuować. Czy jesteście czyści już? I pachnący? Dobrze. Tak czy nie? Ale to jest trudne! Tak czy nie? Ja myślę, że to jest podchwytliwe i chcecie mnie wpuścić w maliny. Tak czy nie? Nie, bo będziecie chcieli, żebym ja tutaj coś kupiła Oliwii. Ha, dobrze trafiłaś. Udało ale mi się? Nie chodziło o to, żebyś kupiła coś Oliwii, tylko miało być tak, że jak powiesz tak, to będziesz musiała zmienić skarpetki tutaj na środku. Ale moje prawej, skarpetki? Tak, zdjąć buty, zmienić skarpetki z prawej na lewą, z lewa na prawą, żeby się ludzie na siebie głupio patrzyli. Udało mi się, Chociaż to nie byłoby takie złe, już ta zmiana tych skarpetek, ale a w Clarisie i tak coś kupimy, prawda? Mama sobie poszła, jest jeszcze jeden temat. Chodź. Jaki? Zrobimy tak. Powiem mamie, że trzeba wypłacić kasę przy bankomacie. Jak stanie przy bankomacie, to powiem jej tak czy nie. Jak powie tak, to dostanie stówę. Jak powie nie, to nie dostanie. Dostaję. Dokładnie. Nic. Robimy? Tak. Dawaj, tu jest bankomat. Chyba musimy wypłacić trochę pieniędzy, bo nie wiem, czy nam starczy na ten. Przecież płacimy zawsze kartą. No, ale to z... ale tak to, czy że nie? Ja mam dać tak czy nie? Pieniądze? Ale powiedz tak. Tak, powiedz tak czy nie. Powiedz tak czy nie. Dziwna sprawa. Tak czy nie? Mega dziwna, stoimy przy tak bankomacie, ty się mnie pytasz. Tak czy nie? Czy wypłacimy pieniądze? Nie, pytam się ciebie tak czy nie. Przecież płacimy kartą. To jest challenge, tak czy nie? Ryzykuję, tak. Że dla mnie? Tak. I że ja nie muszę wam dawać kasy tak z tego bankomatu? Dobrze mi poszło. Dzięki. Nie, to ma zaraz pracy. Sobie coś pięknego kupię. Rurki z kremem, wiemy. Może ciasto. Idziemy. Idziemy dalej. Idziemy na ciasto! Na nie ciasto? Dalej! A tam kaweczka. A ty co tam masz? Lody? Ja mam sernik. A ja mam kaszkę. Jest pysznie. Jesteśmy pod Top Secret i zrobimy mamie challenge. Tak czy nie? Jak powie tak, to może sobie kupić co będzie chciała tylko w tym sklepie. Jak powie, że nie, to po prostu przegrywa i nie może sobie kupić. A że to jest sklep, w którym są i damskie rzeczy, i męskie rzeczy, i coś dla dzieci też się znajdzie, może się pomylić, bo będzie myślała, że to coś dla nas. Mamo! Co tam? Cześć. Znowu coś kombinujecie? Jest challenge. Ja widziałam, że szeptaliście. Jest challenge. A byłam tam po jesteśmy pod Top Secret? Tak. Jest challenge dla ciebie teraz. Tak czy nie? I to będzie związane z tym sklepem? Nie, to jest związane z challenge'em, tak czy nie? Ale jak rozmawialiście ze sobą, to ja widziałam, że ale tak czy nie? W stronę tego sklepu. No, czyli coś tu kombinujecie, coś jest nie tak. Więc ja myślę, żeby powiedzieć nie. No to przegrałaś. Źle powiedziałam. Tak, bo stwierdziliśmy z Oliwią, żebyś miała też coś fajnego, to jak powiesz tak, to będziesz mogła sobie kupić, co tylko będziesz chciała z tego sklepu. A jak powiesz nie, no to przegrywasz. Nie wierzę. Serio, nie. Miałam takiego pecha. A mi się już na wystawie podoba tamta kurteczka czarna. Nie możemy tego odwrócić? Nie. No nie. No to trudno. Może następnym razem mi lepiej tym razem pójdzie. Przegrałaś. Zrobimy mamie znowu tak czy nie? Tak. To zrobimy tak. Jak powie tak, bo jesteśmy przy automacie z kulkami, to ci kupi 3 kulki. Jak powie nie, no to ci nic nie kupi, ale staniemy tutaj przy sklepie z ciuchami, żebym myślała, że znowu o to chodzi. Co? Cześć, mamo. Hello. Mamy dla ciebie tak czy nie? Znowu? Tak. Ja już chyba nie chcę się w to bawić. No to powiedz mi tak czy nie? Ryzykuję, mówię tak. Do odważnych świat należy. No to Oliwia przegrałaś. Oliwia się śmieje, nie wiem z czego. No to przegrałaś, a to mnie bo czeka. Tym razem
kupujesz, jesteśmy przy automacie z kulkami. I co i mam kupujesz, z nimi zrobić? I kupujesz Oliwii trzy kulki, trzy. Trzy? Trzy. Czyli jestem stratna, jeszcze nie wiem o ile pieniędzy, wszystko zależy jakie kulki wybierze sobie Oliwia. Dokładnie. Co ty byś chciała? Tak myślałam. Squishy food, a to są dwie kulki, a ty możesz trzy, to jeszcze możesz sobie coś wybrać. Oliwia wybiera niestety te droższe rzeczy, tylko czy ja mam? Proszę bardzo, 15 zł, żeby nie było, daję Oliwii. Pierwsza kulka za nami. Poproszę pierwszą kulkę. Poproszę pierwszą kulkę. A co mam ci nie mówić? Losuj dalej. Chyba dzisiaj wygrał w tym polotka, nie? Losuj dalej. A co, myślisz, że w środku będzie to, co chciałaś? No. Oliwia poluje na tacos. Na to coś? Zielone i takie właśnie. No, a ja jeszcze chciałam tylko coś powiedzieć. Oliwia dzisiaj też w takiej kulce wylosowała tego oto pluszaczka i jest nim zakochana. Trzymaj kolejnego piątaka. Zaraz pójdziemy coś zjeść, jakiś obiad, bo jestem głodna i wtedy rozpakujemy te kuleczki i dowiemy się, co było w środku. Co za emocje. Teraz będzie Lovely Family. To są chyba takie gniotki. Ostatnie 5 zł. Jeszcze jedno Lovely Family? A może wybierz sobie jednak coś innego? Nie, Oliwia bardzo lubi te wszystkie gniotki, te squishaki. Mamy poproszę. To. Będziemy otwierali przy jedzonku, a teraz idziemy coś zjeść. Sushi. A ty co chcesz? Zobaczymy, czy jest zupka, bo Oliwia lubi zupę. Co będzie. Dobra, to idziemy. Mamo! Zobaczcie, jakie mamy pyszności. Pokaż naszym widzom, to jest moje ukochane sushi, a Oliwia tym razem sobie wybrała pepperoni. Życzcie nam smacznego. Smacznego. Mamo, tylko jest jeden problem. Jaki jest problem? Nie kupiłaś Oliwii picia. Co byś chciała do picia? Lemoniadę. To ja szukam Oliwii lemoniady. Moje sushi musi odrobinkę poczekać. Bajo. Chciałam poczekać. Mam jeszcze jeden pomysł na tak i nie dla mamy. Zrobi, jeżeli powie tak, to będzie musiała tutaj zrobić na środku 6 obrotów i jeden przysiad. Jak powie nie, no to wygrała, nic nie będzie musiała robić. Okej? Okay? Zobacz, jaka ładna słomka, sama wybierałam i to jest... Tak czy nie? Koktajl. Mamo. To jest mamo. Tak czy nie? Znowu tak czy nie? Tak. Nawet przy jedzeniu? Tak. Wiem, chcecie, żebym ja za to zapłaciła? Nie. Tak czy nie? Tak czy nie? No tak czy nie? Doradź mi. Nie doradzę ci. Ryzykuję, ale jak będę musiała za to zapłacić, to nie będę szczęśliwa. Tak? No dobrze, to przegrałaś. Musisz zrobić 6 obrotów i jeden przysiad tutaj na środku. Ale to jest mnóstwo ludzi i ja mam wiedzieć, co robić? Tak. Wy jak coś wymyślicie, a kogo to był pomysł? Twój czy Oliwii? Nasz wspólny. Ale wstyd. Dobra, tutaj to ma być? Tak. No to liczcie obroty. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i przysiad. Zaliczone? Super. Czy w końcu mogę zjeść moje sushi? Smacznego. Dziękuję. Smacznego. To od której kulki zaczynamy? Unboxing. Mamy dwie zielone, jedna niebieska. Czy umiesz to tak skubać paluszkami? Bo ja tego nienawidzę robić. Oliwia lubi. To ja zaglądam do środka, a tu... Popcorn! Mamy squishaka popcorna! To fantastycznie! Czas na niebieską! To nie fajnie? Nie fajnie? Ale... Popcorn jest fajny. Myślałeś, że będzie tacos? No wiesz co? No to teraz to skup. A mnie chyba teraz nie widać przez te twoje włoski. Chwila prawdy, czy uda nam się to otworzyć? Chyba nie. Koniec świata. Mamy różowy zwierzaczek z takim malutkim dzidziusiem króliczkiem. Pasuje ci idealnie do bluzy. Ostatnia kuleczka. Oliwia próbuje się do niej dostać, a ja w międzyczasie wam przypomnę, że jeżeli będziecie mieli ochotę coś do nas wysłać, jakiś drobiazg, rysunek, list, to tutaj wklejamy wam dane do naszego paczkomatu. Tam, gdzie numer telefonu wpiszcie. Swój. A do nas przyjdzie powiadomienie na e-mail o nadanej paczce i taką paczkę odpakujemy na odcinku. Znowu mamy problem z kulką. Tato, pomóż nam troszkę. O, jest! Mamy to! I witamy takie oto pluszaczki. Pokażemy tylko, widzę. To nie pluszaczki. No takie gniotki. Misiaczki. Ja tutaj mam misiaczkę. Z czego się najbardziej cieszysz? Z tego czy z tego? Z tego. To, potem to, a potem to? Tak.
No i super. Zmęczona po galerii? Tak. Oliwia leży. Mam jeszcze jeden pomysł. Jaki? Mama też jest pewnie zmęczona. Będziesz miała jeszcze trochę siły? Tak. To zrobimy tak. Jak powie nie, bo pewnie będzie myślała, że może kolacja albo coś. Jak powie nie, to będzie musiała zrobić z tobą ćwiczenia. Te, co ty robisz. A jak powie tak, to wygrała i nie musi. Dobra. Wołamy ją? Mhm. Mamo! Słucham was. Hej. Hej. Co robisz? Odpisuję widzom na komentarze. W końcu muszę się za to zabrać, bo dopiero co wróciliśmy tak, do domu. Nie. Ani tak, ani nie, bo teraz chciałam sobie pomalować paznokcie i nie. zrobiłam tak, sobie znowu herbatę tak, w moim ulubionym tak, nowym kubku. Tak czy nie? No już przestańcie z tym tak ostatnie, czy nie. Tak czy nie? Ostatnie. Tak. I pewnie będzie coś beznadziejnego. Przegrała. A co? A co muszę zrobić? Musisz... Ja już nie mam siły, nic mi się nie chce. No właśnie o to chodziło. To było podchwytliwe, bo jak powiesz tak, to nie musisz robić ćwiczeń. A jak powiesz nie, to musisz zrobić te ćwiczenia. Jest! Ale powiedziałaś czy... tak, czyli... Po, jeżeli powiem tak, to nie muszę robić to ćwiczeń. Musisz... Tak nie, powiedziałeś. To nie, no jeżeli powiesz tak... A powiedziałam tak, to nie no... muszę robić ćwiczeń. Tak powiedziałeś, no to jak w końcu A, ty, jest? Faktycznie. Kurde, to wygrałaś. Ja już nic z tego nie rozumiem. Czyli wygrałaś. Jest okay? Jest A okay. jakie były ćwiczenia? No te, co Oliwia zawsze sobie tam ćwiczy. O, Oliwie jest przykro. No to chodź, zrobimy te ćwiczenia. Tylko ja nie wiem, co mam ćwiczyć. Robimy? Chodź, misiu. Nie. Ona o. też nie ma siły. No nic. To co, może się pożegnamy z widzami nie, w takim razie? Teraz robię tacie, tak czy nie, szybkie. Widzowie też nie wiedzą, o co chodzi, ja mam to w głowie. To musisz posprzątać cały samochód, ale cały. I to tak porządnie i dokładnie. Nie ma problemu. Skoro ja sprzątam dom, to ty musisz sprzątać Nie ma najmniejszego auto. Problemu. Oliwia mówi, że musimy powtórzyć to wyzwanie, bo tata się pomylił. No ale jak my to teraz powtórzymy, jak ja już wiem, o co chodzi? To już się nie da teraz tego odwrócić. No to chodź, poćwiczymy, chodź, jeszcze cię wyciągnę z tego łóżka. No nie bądź tak. Ja wyciągniesz. Zabieram cię. Jednak niestety nie udało mi się namówić Oliwii na ćwiczenia. Stwierdziła, że idzie się myć i zaraz wszyscy kładziemy się spać. Ja też zaraz pójdę do łazienki, bo marzy mi się już to, żeby leżeć w ciepłym łóżeczku. Ale na sam koniec tego odcinka tradycyjnie pozdrowimy 5 osób i przypominamy Wam, że jeżeli chodzi o pozdrowienia, to po prostu robimy losowanie, bo próśb o pozdrowienia mamy codziennie kilkadziesiąt, nawet się czasami zdarzało, że ponad 100, także musimy po prostu wybrać tylko kilka osób, czasami pozdrawiamy więcej niż 5. A dzisiejsze pozdrowienka polecam do Agnieszki Wojtaszek. Buziaczki Ci kochana wysyłamy. Pozdrawiamy Magdę Krzępek, która napisała jakiś czas temu do nas, że pokazała nasze odcinki swojemu bratu i on również zaczął nas oglądać, także super. W takim razie pozdrowionka lecą do Ciebie Magdo i do Twojego brata. Możesz dać nam znać w komentarzu, jak Twój brat ma na imię i ile ma lat. Akurat Tawicka Magda Krzępek pisze nam komentarze praktycznie pod każdym odcinkiem. Pozdrawiamy Lenę. Lena ma 9 lat, bardzo lubi koty i Stitcha. I napisała z konta Lena Walowszczyk 7405 buziolki. A ten różowy Stitch to jest chyba dziewczyna Stitcha? Oliwia mi macha głową, że tak, bo jeszcze tam siedzi w tamtym miejscu. I pozdrawiamy Kornelię, plus jeszcze lecą pozdrowionka dla Twojego brata Nikander. I prośba ta jest z konta Dominik Turek. Buziaczki lecą do Was. I ostatnia osoba, do której polecam pozdrowionka, jest to Julia Griese. Ma 6 lat, mieszka w Szczecinie. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałam to nazwisko. Również Ciebie pozdrawiamy, buziaczki Ci wysyłamy. Mamy najlepszych widzów na świecie. I to już byłoby wszystko w naszym dzisiejszym odcinku. Mamy nadzieję, że on Wam się spodobał. Koniecznie zróbcie sobie taki challenge sami w domu, bo to jest mega fajna zabawa. I ja muszę się z Wami teraz sama pożegnać. Niestety Oliwia już jest na tyle zmęczona, że nie da rady Wam pomachać, więc tylko ja robię papa. Całusy 102. Aha, i jeszcze pamiętajcie o tych łapeczkach w górę, bo to jest dla nas mega miłe i o subskrypcji naszego kanału.